marszałek. Wysoka Izbo, pan premier był łaskaw się zwracać do mnie, wobec tego kilka słów odpowiem. Chociaż tych zwróceń się było tak dużo, byłem zaskoczony. Nie wiem, czy pozytywnie, ale w każdym razie byłem zaskoczony, że trudno odpowiedzieć od razu. Ale to, że pan jest mistrzem insynuacji, to oczywiście wiem. Ale że pan będzie się tutaj przedstawiał jako bojownik z lobby, no to muszę się przyznać, że pan w bardzo poważnej sprawie przekroczył już wszelkie granice, no może nie tyle dobrego smaku, tylko tego wszystkiego, co każe o sprawach poważnych mówić poważnie. Bo tylko w kategoriach kabaretowych was, wasz rząd można traktować jako siłę, która walczy z lobby. Wyście stworzyli system polityki, która jest przez politologów nazywana polityką transakcyjną. To jest nazwa sprzed wielu lat. I wyście ten system doprowadzili, można powiedzieć, do perfekcji. Cała wasza polityka to są kpiny ze społeczeństwa i propaganda dla społeczeństwa i uleganie różnego rodzaju lobby. No i jeszcze jedna rzecz, która już naprawdę mnie niebywale rozbawiła. Panie premierze, no jeśli pan mówi o honorze i rycerskości, no daj pan spokój. Nie?